Początek meczu był taki dla nas, można powiedzieć, troszeczkę stanęliśmy z tyłu jako drużyna, ale takie mieliśmy założenie, żeby dać Widzewowi rozgrywać, żeby ich tak naprawdę wciągnąć na swoją połówkę. Może tak początkowo wyglądało to, że byliśmy wystraszeni, ale taki był zamiar drużyny, taki był cel, aby poczekać chwilę. A wiadomo, że ta czerwona kartka troszeczkę mecz ustawiła. Bardzo dobrze, że strzeliliśmy bramkę po tej czerwonej kartce. No i tak naprawdę szkoda drugiej połowy, bo chyba za bardzo uwierzyliśmy. I Marcin Robak zrobił różnicę w drugiej połowie. Nie powinniśmy wypuścić tej wygranej, a tak naprawdę tracimy dwa punkty. Z Waszej perspektywy to jest strata oczywiście dwóch punktów. Zgadzam się, rzeczywiście ta sytuacja z czerwoną kartką spowodowała szybko zdobyta przez Was bramka, że mieliście moment przewagi i wydawało się, że zaczynacie mieć kontrolę nad tym spotkaniem. W drugiej połowie, czy tylko, jak sądzisz, wejście Marcina Robaka, Michaela Ameją, te zmiany napędziły Widzew, który uwierzył, że można o coś więcej tutaj jeszcze pograć? Przede wszystkim nie powinniśmy dopuścić do tego, bo Widzew grał w 10, mieliśmy przewagę, ale tylko teoretycznie tą przewagę mieliśmy, ponieważ bramkę straciliśmy, gdzie nie powinno do tego w ogóle dojść. Też za dużo nie wyklarowaliśmy sobie tych sytuacji w drugiej połowie. No i koniec końców dostajemy bramkę i mamy remis, tak? Mimo wszystko tutaj drużyny nie wygrywają, ale powinniśmy te trzy punkty powinniśmy stąd wywieźć. Możemy być tylko źli na siebie.